zadać jedno pytanie. Czy jest jedna komisja przetargowa dotycząca wszystkich przetargów? Nie, komisja przetargowa, jeżeli chodzi o organizację przetargów w urzędzie, to tu się u nas zajmuje głównie pani referat Tom, natomiast jeżeli chodzi merytorycznie, to jest tak, że w zależności od tego, z jakiego referatu jest zamówienie, to przetarg, kierownik merytoryczny przy współpracy właśnie z panią od zamówień przygotowują specyfikacje, przetarg i bierze udział zarówno osoba z merytorycznej komórki, jak i osoba, która się specjalizuje w zamówieniach publicznych. O, tak to wygląda. Na każdy przetarg pan burmistrz powołuje odrębną komisję. Pani burmistrz. Dziękuję. Pani burmistrz. Pani burmistrz powołała jakąś komisję. Dzisiaj. Dobrze, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani skarży. Proszę państwa, dział 852 pomoc społeczna. To jest dział, w którym mamy środki, którymi dysponuje w zasadzie tylko OPS. Ja powiem tak ogółem, jak pozbieraliśmy i zsumowaliśmy wszystkie środki przeznaczone dla tej instytucji na realizację jej zadań, no i jednocześnie zadań gminnych, to środki przeznaczone na zadania własne, oprócz tych, które są omówione wcześniej, oprócz zleconych, opiewają na kwotę dla OPS-u 4 581 154 zł i są większe o 4,3% niż stan na koniec września. Mówię o tym, bo najczęściej spodziewam się pytań, czy wystarczy środków, więc tutaj założono na następny rok wzrost planu, jeśli chodzi o środki własne na realizację zadań związanych z pomocą społeczną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak został ten budżet na razie ułożony i tak go będę przedstawiała. Jeśli chodzi o szczegóły, to środki rozdysponowane następująco. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 roku zaplanowano pokrycie 50% pełnego kosztu pobytu w domu dziecka, jednego dziecka póki co z Milanówka i to na to przeznaczono środki w wysokości 12 640 zł. Na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 410 000 zł. Na rodziny zastępcze 16 884 zł. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w wysokości 28 000. Na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 208 031 zł. Są to środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem środowiskowego klubu wsparcia oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Na koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 446 500 zł, z czego kwotę 10 000 zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości i odsetki wysokości 500 zł. A przypomnę tylko, że kwota 2 436 000 to środki z budżetu państwa na realizację zadań, które są zlecone z zakresu administracji rządowej do realizacji przez gminę. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, renty socjalne, zasiłki oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 57 400, z czego też część środków pochodzi z budżetu państwa, to jest kwota 14 800. Oraz kwota 40 700 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące. Tak jak państwu mówiłam, część jest na zadania zlecone, część na zadania bieżące. Środków przeznaczonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono z budżetu miasta 400 000, z czego 55 900 pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, pozostała kwota z naszych dochodów własnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo takie zadanie też się realizuje w OPS-ie, przeznaczono kwotę 453 000 zł. Na wypłatę zasiłków stałych
481 500, z czego kwota 304 200 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 3000 w ramach obsługi zasiłków stałych zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Kolejna pozycja związana z wydatkami to utrzymanie bieżące OPS-u, bo w ośrodku pracuje 20 czy więcej osób? 30 osób. Przeznaczona została kwota na zatrudnienie i w ogóle utrzymanie samego obiektu w wysokości 1 916 815 zł. Z czego kwota 153 700 pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które też OPS realizuje, przeznacza się łącznie kwotę 256 900 zł. A kwota 6900 pochodzi zaledwie z budżetu państwa, reszta jest środkami własnymi. I jeśli chodzi o końcówkę wydatków, to nazywamy ją pozostałą działalnością, bo są to środki, które nie dają się zakwalifikować do tak konkretnie wcześniej wskazanych przez ministra finansów działów. Pozostałe zadania również trzeba realizować, jeśli są zakwalifikowane do pomocy społecznej. Na te zadania przeznaczono 289 170 tysięcy, a kryje się w tej kwocie dożywianie dzieci i dorosłych oraz zasiłki celowe, to jest kwota 197 400 zł oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób, to jest kwota 10 000 zł. Dział 853. Zadania w zakresie polityki społecznej. Są to zadania realizowane przez Urząd Miasta i OPS. Jedno przez Urząd Referat Oświaty. Jest to kwota 115 200 zł, która po raz drugi zaistniała w budżecie miasta, drugi rok. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Jest to kwota wyższa niż w tym roku. W tym roku mieliśmy około 35 tysięcy. Na drugi rok mamy informację, że jest drugi żłobek. Nie, są dodatkowo dwa żłobki w ciągu roku. Także mamy na terenie Milanówka już trzy żłobki niepubliczne. Ta kwota wynika po prostu z liczby dzieci, które były na dzień planowania budżetu, bo teraz też już wpłynął wniosek, że w jednym z nich zwiększa się liczba dzieci mając zgodę sanepidu, także obawiam się, że też nie będzie to. Może nam minimalnie zabraknąć w tym dziale pieniędzy. To wyszło dosłownie w zeszłym tygodniu. Nie było przypadku. Ale ja myślę, że te środki bez zmiany, jak dzieci będzie przebywało, pani burmistrz, w żłobkach. Jakby też 3 razy więcej niż w tym roku mieliśmy. Zwiększyć, prawda? Tak. Aczkolwiek one jeżeli nie powstanie nowa placówka, to dużo nie zwiększą się, ponieważ są odpowiednie przepisy, które mówią o maksymalnej liczbie dzieci w takim obiekcie, prawda? Więc dużo jest potrzeba na terenie miasta Milanówka, żeby powstała jeszcze jedna placówka pod tytułem żłobka. Jest takie zapotrzebowanie. Ale myślę, że to się pani burmistrz, nad tym będziemy zastanawiać, myślę, że w przyszłym roku. Ja to potrzebuję, a to powiedziałam przewodniczący, że zapytać orientacyjnie, ile dzieci na terenie Milanówka korzysta właśnie z tych trzech żłobków? 15, 15, 20. Znaczy w tej chwili około 60 dzieci. Po 15 tych, które są w pomieszczeniach adoptowanych, po domach mieszkalnych. No i jeszcze jest żłobek, który ma trochę więcej możliwości, ten przy Kasperku, przy przedszkolu na Brwinowskiej, bo tam są wyodrębnione sale właśnie i ten obiekt dopuszcza większą liczbę dzieci niż 15. Tak z ciekawości, jakie są pieniądze właśnie za miesiąc? Na podstawie uchwały, którą podjęła zeszła rada, to jest 200 zł dofinansowanie na dziecko przebywające. A koszt, ogólny koszt? Koszt tak jak był, nie mam wiedzy, ponieważ oni nie składają, oni dopiero zapotrzebowanie, nie mam wiedzy na temat kosztów takich szczegółowych. To, co składała pani Monika, która dostaje dofinansowanie w tym roku,
słobek Elmo przy Kościuszki, to było w zależności od długości pobytu, od kwota była tam chyba od 600 zł, bo tam dzieci mogło być od 6 godzin, znaczy godzinowo, do, chyba ta najwyższa kwota była około 900 zł, około 900 zł te dzieci, które najdłużej przebywają. Na pewno opłaca się prywatnie. No właśnie tak się... Lepiej dopłacać. Aczkolwiek no, tutaj jest trochę inaczej to dofinansowanie niż w przedszkolach, ponieważ zgodnie z przepisami nie możemy jakby ograniczyć się do dofinansowania tylko dzieci naszych mieszkańców Milanówka. Musimy jakby przekazywać dotacje na wszystkie dzieci, natomiast nie możemy wystąpić o zwrot tej dotacji od gminy, która jakby której mieszkańcem jest to dziecko. Inaczej jest w placówkach. W przypadku przedszkoli, prawda? Tam płacimy, ale uzyskujemy, tu tych pieniędzy nie możemy odzyskać, bo no, Regionalna Izba jakby uchyla uchwały, które takie zastrzeżenia mają, które takie zapisy miały i w naszej uchwale nie ma czegoś takiego. Po prostu dotujemy wszystkich, na dzieci z innych gmin nie odzyskujemy pieniędzy. Ja chciałam jeszcze zapytać panią kierownik OBS-u, ilu zatrudniamy asystentów rodziny w tej chwili? Na chwilę obecną trzech. Trzech. Tak. Na jaką ilość rodzin? Jeszcze do końca tego roku ustawa dopuszcza nie więcej niż 20 środowisk przypadających na jednego asystenta rodziny. Także maksymalnie możemy objąć wsparcie 60 rodzin, natomiast no jeden z asystentów jest na długim zwolnieniu lekarskim. W związku z czym faktycznie w tej chwili swoją pracę wykonuje dwóch asystentów. Chciałam się dowiedzieć, dlatego że przez 16 lat pracowałam z takimi rodzinami i chwała w ogóle, że jest taka możliwość, że w ogóle mogliśmy zatrudnić chociażby trzech asystentów rodziny, bo zwłaszcza rodziny młode nie miały żadnych doświadczeń w prowadzeniu domu, wychowaniu dzieci. Ktoś im powinien był to pokazać, jak się robi. No ale też, jak z tego widzę, trzy osoby, trzech asystentów rodziny na 60 rodzin to jest trochę mało. Dobrze, chociaż tyle mam. Dobrze, pani już tak? Pani Burmistrz, pani jeszcze chciała dopowiedzieć w temacie żłobków, tak słyszymy nic takie? Ja mówiłam o tym, że żłobki są potrzebne. Tak. Dziękuję. Wrócimy do przyszłym roku, bardzo proszę pani. Kontynuując wydatki związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, to oprócz żłobków w tym dziale sięguje się wydatki i planuje, bo w tym momencie mówimy o planowaniu, związane z milanowską inicjatywą lokalnej aktywności Milan. Mówiłam o dochodach z tego tytułu, że otrzymamy je w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, a zaplanowano wydatki w wysokości 108 514 na realizację tego zadania. Tak jak mówiłam, to zadanie realizuje UPS. To są tylko dwie pozycje w tym dziale. Jest i jeszcze został nam jeden dział do omówienia, dział 926 Kultura Fizyczna, gdzie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 070 859 zł, wydatki majątkowe w kwocie 200 000. Jeśli chodzi o udział we wszystkich wydatkach, to stanowi ta kwota 2,16%. W ramach tego planu utrzyma się obiekty sportowe. Chodzi o hale sportowe przy szkole numer 1, przy szkole numer 3 oraz o boisko Orli, które również utrzymujemy ze środków budżetu miasta. Łącznie na to przeznacza się 550 255 zł. I w ramach wydatków na kulturę fizyczną pozostałe wydatki realizuje się w ramach rozdziału pozostała działalność. Zaplanowano tam wydatki bieżące w wysokości 520 604 zł. Z takim podziałem: 17 000 na stypendia i nagrody dla sportowców, 470 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń, które realizują zadania własne w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, sportu, rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych. Te środki są dzielone poprzez
zorganizowanie konkursu na konkretne realizacje zadań sportowych. 33 604 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta. Chodzi o zapewnienie środków na konserwację tych placów zabaw i ubezpieczenie wszystkich elementów, z których korzystają dzieci. I jest jedno zadanie planowane na rok następny, majątkowe, związane ze sportem. Jest to zadanie, które nazwane zostało w budżecie, bo to nie jest wprowadzone zadanie, tylko ono już jest w początkowej fazie. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów, trzeci etap, to jest w ogóle etap, który się nazywa trzeci, ale to jest faza projektowa, na którą zaplanowano kwotę 200 tysięcy w następnym roku. To są wszystkie wydatki w tym zakresie. Dobrze, czy są jakieś pytania? Zwracam się do członków komisji. Czy ktoś z gości? Bardzo proszę, pan Krzysztof Filipiak. Ja teraz reprezentuję UKS Trójka Milanowe, sekcja łyżwiarstwo szybkie. My jesteśmy w trakcie sezonu łyżwiarskiego i mamy to akurat nieszczęście, że 10 stycznia są jedne z najważniejszych dla nas zawodów. To są ogólnopolskie zawody dzieci, gdzie zwycięzca jedzie na mistrzostwa Europy dzieci, reprezentuje Polskę. Jest moje pytanie. Przez tych kilka lat konkursy były rozstrzygane na początku stycznia. Także już załóżmy 3, 4 czy 5 stycznia mieliśmy pieniądze na koncie. W tej chwili z tego co się dowiedziałem, że konkursy będą dopiero organizowane po 15 stycznia. Tak? Po uchwaleniu budżetu. I to jest moja prośba, bo wtedy musiałbym praktycznie, jeszcze dochodzi do tego 19 stycznia, rozpoczynają się ferie, no planowaliśmy tutaj też i obóz sportowy, koło 30 dzieci, żeby pojechało. Tutaj też są dofinansowania, bo 3/4 płacą rodzice, resztę właśnie były te pieniądze z tych konkursów. I to jest moja prośba. Czy nie można byłoby ogłosić konkurs, no bo wiem, że jest prowizorium tak budżetowe, prawda, zrobione. Czy nie można byłoby konkursu, no po prostu przyspieszyć? Bo naprawdę, no my jesteśmy w sytuacji podbramkowej. Ja to jeszcze dodam. Dobrze, pani bardzo proszę. Ja to jeszcze dodam, że a propos właśnie kosztów owoców dla dzieci, no na przykład tak dla mnie, ja mam 4 dzieci, u mnie w tym momencie trenuje 3 dzieci, tak? W tym, w takich dwójki na obóz, wpuszczenie, to jest ten ogromny koszt, tak? Już nie wspomnę o jednej suce, która jest zakopana i tak samo tu przyjeżdża i jakby jest w tym klubie dalej, tak? Więc, a jest takich rodziców wiele niż ja. Ja też mam 2 dzieci, też to fajnie trenują, dzieciaki chcą to robić i są z tego rozwinięcie, tak? I warto by było jakby, no... Co zrobić, tak? Żeby się pobierać tego zadania. Co to za robić? Dobrze, pani burmistrz, czy pani zmogła na ten... Na... No są przepisy, no cóż ja mogę poradzić na to, że wybory były 30 listopada, ja zostałam zaprzysiężona 9, a budżet uchwalamy 15. Ale czy jeżeli my, no nie mogę, rada by ja nie podpiszę do wcześniej kraju, uchwaliła budżet, to by była sprawa załatwiona? Ja nie zgłoszę... A jest to możliwe? Nie, nie jest możliwe. Nie jest to możliwe. Nie, może tak, pani skarbnik, nie pani burmistrz. Jakieś możliwości. No konkurs jest konkursem, nie można łamać zasad podstawowych konkursu. Konkurs polega na tym, że każdy się może zgłosić i każdy musi mieć równe szanse. Bo inaczej łamiemy zasady i Regionalna Izba Obrachunkowa każe mnie i panią skarbnik. Ja to rozumiem. No ale to są jedyne rzeczy. Czy nie ma innej możliwości, pani Bożena, czy nie ma innej możliwości, powiedzmy, dofinansowania jakby promocyjnie w ramach konkursu się poza konkursem. Nie można poza konkursem dofinansować. Prawnicy, którzy merytorycznie zajmują się tymi sprawami, bo pytałam o to konkretnych radorzyków, którzy mają wiedzę w szczegółach i są w szkoleniach, powiedzieli, że absolutnie nie, ponieważ nie możemy refundować nawet wydatków, które dane stowarzyszenie wykona. Nawet gdyby dostało środki 20, to nie może nam przedstawić do rozliczenia środków z datą 10, bo na tą datę chodzi.
Więc jest tu policja i jest szkoda dla działalności stowarzyszeń sportowych, bo rzeczywiście w przypadku... Proszę Państwa, powiem tak, był termin uchwalania budżetu 31 marca. Ze względu na ustawę, na podstawie której przydziela się środki stowarzyszeniom w drodze konkursu, nawet zmieniono, bo to był jeden z powodów, i przyspieszono uchwalanie budżetu do 31 stycznia, żeby wszystkie rady w gminach w Polsce szybciej te środki miały, burmistrzowie czy wójtowie mieli te środki do dyspozycji. Ale i tak koniec stycznia nie załatwia nam wszystkiego, bo w naszym przypadku, jeśli stowarzyszenia chcą korzystać ze środków już w pierwszych dniach stycznia, to musielibyśmy robić konkurs po uchwalonym budżecie, a uchwalony budżet w naszym przypadku będzie dopiero 15 stycznia. Bardzo jest to kłopot. Jest to kłopot, który był podnoszony przez organizacje pozarządowe. No w jakimś czasie na pewno pan dyrektor pamięta, że to było 6 lat temu. No, jest to kłopot. 10 lat już jest. No na 10 może. 10 lat. To 2004 roku. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Nie było tak wcześniej, budżety były uchwalane w Milanówku w grudniu. No właśnie, to 18, 19. Więc proszę sobie zajrzeć w uchwały, my mieliśmy budżety uchwalane w starym roku. Dlatego, właśnie to był pierwszy powód, dlatego, żeby płynnie przejść do realizacji konkursu. Bardzo proszę, Ania. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa Filipiaka, czy Państwo występowaliście, bo rozumiem, że jest Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Jeżeli jest wyjazd dziecka na Mistrzostwa Europy, tak, no to ona musi należeć do kadry. Czy Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego finansuje w jakiejś części? Wyjazd do Helenu, tak. Ale żeby pojechać na mistrzostwa, trzeba tego zawodnika przygotować i musi wystartować, a jeżeli reprezentuje kraj, to oczywiście dostaje sprzęt. Ja to znam trochę z innej strony, bo moja córka jest w kadrze narodowej, z tym, że w dyscyplinie jeździeckiej w ujeżdżeniu. I powiem, no nie wiedziałam, że mogę występować do gminy jako rodzic, czy nie wiem, założyć stowarzyszenie, żeby gmina dofinansowała wyjazdy mojego dziecka, bo trzykrotnie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy, dwukrotnie ma Mistrzostwo Polski w swojej dyscyplinie sportowej i do tej pory ze strony gminy nie uzyskaliśmy żadnych środków, co więcej, nigdy się od niej nie ubiegaliśmy, tak? Ja rozumiem, natomiast w skali Polski też jest jakaś tam grupa, tak? I tutaj myślę, że powinniście Państwo występować głównie do Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, jak również do Wojewódzkich Związków Łyżwiarstwa. Ale nie jest mowa o grupie, ale nie jest mowa o pieniądze. Mieszamy pojęcia, tu jest mowa o konkursie do organizacji pozarządowych, a nie o treningach dla Mistrzostw Polski. To są dwie różne rzeczy. I nie mieszamy. Pani Burmistrz, ma Pani rację. Chciałbym się spytać pani Skarbnik, czy jest taka możliwość, Panie Trenerze, Krzysztofie Filipiak, żebyście wzięli w kredyt, powiedzmy, obóz sportowy, przystąpicie do konkursu? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Bardzo proszę, Krzysztof, klub sportowy Milanowy. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Jestem skarbnikiem klubu Milan. Mamy podobny problem, myślę, że bardziej nawet złożony niż Pan Krzysztof, ale rozumiem Pana Krzysztofa, gdyż my nie dość, że występujemy w konkursie, tak jak zresztą klub Pana Krzysztofa, mamy do utrzymania obiekt. Mamy rachunki, które płacimy za oświetlenie tego obiektu, ochronę, wodę, no różne rzeczy, które dzieją się w klubie. Fakt, że w martwym sezonie jednakowoż są to stałe opłaty. I tutaj już z Panią Kasią jednokrotnie mieliśmy taki problem, żeby zachować ciągłość finansowania klubu. Nie możemy rozliczać wydatków do na przykład 20, aczkolwiek rachunki takie przychodzą. Radzimy sobie do tej pory ze środków własnych, aczkolwiek są to środki, które no, musimy pozyskiwać w bardzo dziwny sposób. Są to ze składek środki i one nie zawsze wystarczają. I rozumiem, że w tym roku tylko nastąpiła taka sytuacja, w następnym będzie wcześniej budżet uchwalony. Mam pytanie do Pani Skarbnik jednocześnie, czy my będziemy mogli w jakikolwiek inny sposób pozakonkursowy rozliczyć także środki, nie wiem, poprzez na przykład dotację już celową na utrzymanie obiektu, a nie tylko konkursową,
bo oczywiście wszystkie środki, które z konkursu otrzymujemy, rozliczamy, jak Państwo wiedzą, bardzo przejrzyście co 3 miesiące z pełnym bilansem. Natomiast przez ten okres, do momentu uzyskania pieniążków, my jesteśmy tak naprawdę martwi i nie żyjemy. Posiłkujemy się swoimi pieniędzmi, które udzielamy jakby pożyczki klubowi w postaci tak zwanych chwilówek, bo to jest dopuszczalne. Gdyż inaczej po prostu nie zapłacilibyśmy za prąd i parę innych świadczeń. Mam takie właśnie pytanie, czy też będziemy mogli w ten sposób porozmawiać i rozliczyć w jakikolwiek sposób te środki? Wtedy odpowiem Państwu, że nie ma innej możliwości. Drogę ustawodawca wymyślił taką, jaką wymyślił. Gmina może dofinansować zadania własne, które organizuje. To są dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez stowarzyszenie. I opracował ustawę i my musimy się tej ustawy niestety w tym momencie. Pytanie moje było a propos utrzymania obiektu, a nie jako konkursu, w którym oczywiście startujemy i z którego będziemy się starali pozyskać środki. Jak co roku zresztą na zadam teraz pytanie, bo jeszcze tego budżetu nie znam. Obiekt jest nas i Państwo go w naszym imieniu utrzymują. A w jaki sposób dostawaliście do tej pory pieniądze? Konkursowo. Tylko, że wtedy... Na utrzymanie obiektu mieszkańców. Na utrzymanie, na szkolenie młodzieży. To sam sobie Pan odpowiedział na pytanie. No, dziękuję bardzo. Nie mamy innej możliwości. Mamy tak związane. Czyli ja rozumiem, Pani Burmistrz, Pani Skarbnik, że w tym roku, Panie Trenerze, nie będzie Pan miał obozu sportowego. Poza tym jedną czy dwoma osobami, które się wybierają na mieście stałym roku, to nie ma na to pieniędzy. Nie, bardzo proszę. Jeszcze w drugim razie, bo... Przepraszam, czy mogłaby się Pani przedstawić kwestie protokolarne? Dąbrowska, Eliza. Jeszcze takie pytanie, bo jak jest aktywowana z Komitetu Wyborczego, że są zmiany, Pani Burmistrz podpisała porozumienie z nami, a teraz wydaje się, że Pani Burmistrz się uchyla właśnie od jakby pomocy, tak? Przepraszam, to są dwie różne rzeczy. Nie. Ja jestem zobowiązana do wywiązania się z porozumień z Państwem w granicach prawa. I ja się nie uchylam od tego, że będziemy finansowali wszystko, co się da i zrobię jak najwięcej, żeby ten budżet został zmieniony w takiej formie, żeby on był dobrze służył Państwu, ale ja nie mam możliwości sfinansowania tego przed uchwaleniem przez Radę Miasta tego budżetu. Bo ja w tej chwili nie mogę nawet w urzędzie żadnych kroków poczynić, które chciałabym i do których też się zobowiązałam. A muszę czekać, aż będę miała to wszystko przez Radę Miasta uchwalone. Ale Pani nie słucha tego, co ja odpowiadam. Ja nie mam możliwości. Ja mogę Pani ze swoich pieniędzy prywatnych dać, ale nie mogę Pani dać z gminnych pieniędzy, ponieważ ja nie mam takich uprawnień. Dopóki nie będę miała budżetu. Jak mamy protestować, ale nie. Pani mnie zarzuca to, że ja, nie, że ja się nie powiązuję ze zobowiązań, ale... Tak to wychodzi. Ja bym to wybrałam. Ale to Pani nie słucha tego, co ja mówię. Jestem związana przepisami. I dopóki nie będzie budżetu, wybory się skończyły 30 listopada. Do 9 listopada czekałam na powołanie mnie. Od 10 grudnia. Przepraszam, od 9 grudnia. Od 10 grudnia dopiero pracuję. Ja dopiero od 10 grudnia pracuję. Jest złożony do Rady Miasta projekt budżetu na 15 rok, który będzie dopiero i Rada go proceduje. To jest w ogóle poza kompetencjami wszystkimi, moimi, Państwa Radnych. Tak po prostu wygląda procedowanie. I ja obiecałam Państwu, że ja wykonam te zobowiązania, te 18 punktów, o których rozmawiamy, ale ja tego nie powiedziałam, że ja to zrobię w jeden dzień, ani w tydzień. Ja mam na to 4 lata. Ale muszę to zrobić w granicach prawa, bo inaczej, jeżeli nie będę robiła tego w granicach prawa, to będziecie Państwo mieli nowe wybory. I znowu nie będziecie mieli budżetu. I kolejnych rzeczy nie zrobicie. Bo nie mamy prawa działać ponad prawem. To jest ponad moimi wszelkimi możliwościami. Ja nie obiecałam, że ja 1 stycznia przewrócę Milanówek do góry nogami, a przepisy nie będą mnie dotyczyły. No chyba tutaj nastąpiło jakieś nieporozumienie. Ja już pomijam to, że Pan Dyrektor w ogóle nie przyszedł do mnie porozmawiać, tylko przyszedł i przyprowadził Państwa na komisję. Że Pani Dyrektor OPS-u również nie przyszła do mnie, tylko publicznie robi rozgrywki pomiędzy referatami. Ale ja te konsekwencje sobie wyciągnę w urzędzie. Dzisiaj tego nie będę wyciągała. Jeżeli już Państwo mi takie rzeczy zarzucacie. Dobrze, bardzo
Jeszcze ktoś, proszę, pytanie do pani skarbnik, jeśli można. W tym roku 526 tysięcy przeznaczone jest na działania konkursowe, tak? Jak to było w zeszłym roku, jeżeli mogła pani nam przypomnieć? Tak, okay. Tylko. Już dla chłodzenia. Czy wszystko, czy skok tylko? Mówimy o działaniach na skok, bo tutaj podała nam kwota około 526 tysięcy. Tak, 400 tysięcy, jeżeli 400 tysięcy na skok, tego co ja mam. W zeszłym roku, tak? Tak. Dotacje były 420 tysięcy 470 na rok na ten. Dziękuję. Jest zwyżka. Jest 11,9%. Dało się czas. Jest zwyżka. Proszę nie odbierać tego, co ja mówię za smutne, bo ja muszę działać w granicach prawa, bo inaczej zestabilizujemy. Dobrze, bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof Filip, jak trener i dyrektor. Pan prezes UKS. Proszę państwa, też chciałem jeszcze państwu powiadomić, że my też startujemy w różnych konkursach do Ministerstwa Edukacji, do Ministerstwa Sportu i w przyszłym roku mamy otrzymać 25 par łyżek Vikingów. Jeżeli jedna taka para kosztuje 2,5 tysiąca złotych, jeżeli to będzie hurtowy zakup, to pewnie ten koszt będzie inny. Także też dostaniemy około 50 tysięcy złotych sprzęt. Tylko że, no i tutaj też jeszcze jest moje pytanie, no kiedy będzie ogłoszony ten konkurs, czy jeszcze będę mógł coś pokazać, skorzystać, przynajmniej w marcu, gdzieś wystartować w zawodach. Ja myślę, panie prezesie, że jak będzie zatwierdzony budżet 15 stycznia, to między 15 a 16 stycznia można, 15 a 20, przepraszam, ten konkurs można przeprowadzić. Od razu na drugi dzień. Na drugi dzień. Czyli można. 16 stycznia można ogłosić konkurs. Pani burmistrz, czy może pan za słowo, że 16 stycznia 2015 roku pani Kasiu. To jest niedziela? No to w poniedziałek. No to w poniedziałek, 17 stycznia. 16 to jest piątek. Od 16 jest piątek i pani Katarzyno i 16. Dzień po, to mówię się tak, dzień po uchwaleniu budżetu. Tak. Jeżeli to nie będzie 15, a 16, to wtedy się zadamy. Tak. Przeprowadzamy konkursy. Tak. Ogłaszamy na tak, panie prezesie, to wszystko, co możemy w ramach prawa zrobić. Ja wiem, że to państwa nie satysfakcjonuje, no ale. Też nie. No, ja ubolewam strasznie, bo sami sobie. Ja może tak powiem parę słów jako przewodniczący Komisji Budżetu. Jeżeli by to ta decyzja przyspieszenia uchwalenia budżetu od nas zależała, to my jesteśmy gotowi, prawda, po świętach, przed świętami zrobić to, ale wiem, że nie to nie możliwe. Możliwe. Także. To nie chodzi o nasze chęci, dobre albo złe, tylko o pewną możliwość. No to jest tak, jak pani burmistrz wspomniała i rzeczywiście ma rację, co przyznaję, że to jest okres wyborczy, był, także to jest taki specyficzny, końcówka tego roku, że w przyszłym roku budżetowym pani burmistrz już będziemy... W grudniu, o tej porze będziemy po budżecie. Tak. Tylko, że ustawodawca tego nie przewidział. Nie przewidział Klubu Sportowego Milan, nie przewidział KS-u pana Filipiaka. No, tego nie przewidzieliśmy. No, ja jestem ustawodawcą takim szerokim tego słowa rozumieniu. Bardzo proszę pani Luskarnię, czy już byśmy skończyli całą procedurę. Tak. Całą procedurę omawiania. Czy są jeszcze jakieś pytania z członków komisji? A ja mam jeszcze jedno, jeżeli można. Bardzo proszę. No wcześniej mówiliśmy o OPS-ie. Czy można się dowiedzieć, ile osób korzysta z OPS-u w ogóle i dla ilu osób jest ten OPS? Bo są dosyć duże środki, które wydaje miasto. Pani, a przepraszam, mógł się pan przedstawić? Ja jestem Lebowski Andrzej, tak, też z Milanu, z klubu Milanu. Czy jest pani kierownik? Tak, jestem oczywiście. Proszę pana, rzeczywiście są to duże środki. Proszę jednak nie zapominać o tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie pracuje tylko na ustawie o pomocy społecznej. Realizujemy zadania z różnych ustaw, tak? I to jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To jest wspomniana ustawa, duża
ustawa dotycząca wiele rodzajów świadczeń, to jest pakiet świadczeń rodzinnych, to jest ustawa o funduszu alimentacyjnym i osobach uprawnionych do alimentacji, to jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych, to jest ustawa o prawo energetyczne. To są wszystko finansowane ustawy. Tak, tak, ale ile osób korzysta z tego? Znaczy ja nie mówię, ilu pracowników pracuje, słyszeliśmy tutaj, ale ile osób, dla ilu osób jakby cała ta jednostka działa? To nie są pracownicy. Czy to jest 10, 20, 100 tysiąc osób? Na pełnych etatach, tak, bo to była liczba pracowników, a nie liczba w przeliczeniu na etat, to też chciałam dodać. Natomiast jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej, korzysta około 500 środowisk. W ramach każdej z ustaw korzysta inna liczba świadczeniobiorców, więc jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, to jest liczba około 180 gospodarstw domowych. Więc w ramach każdej ustawy jest inna liczba osób uprawnionych. No, generalnie jest to dosyć duża liczba świadczeniobiorców w ramach różnych ustaw. Ja tylko tak spytałem jakby dlatego, że my wiemy iloma opiekujemy się dziećmi, na przykład w Milanie, w klubie Milan i jakie środki dostajemy ewentualnie, możemy dostać, tak? To jest również milanowska karta rodzinna, ogólnopolska karta rodzinna, o której nie mówimy. Dużo zadań nałożonych na środek. Stąd też jest duża liczba pracowników i wiele ustaw realizowanych przez nas. Dobrze, tak. Czy to wyczerpuje pana pytanie? Tak, dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Kasiu, bo ty podnosisz, Ania, ty się czeszesz. W takim razie zwracam się do członków komisji, żeby komisja zaopiniowała działy dotyczące naszej komisji, działy dochody i wydatki. Kto z państwa członków komisji jest za przyjęciem dochodów i wydatków w działach dotyczących komisji? Bardzo proszę, kto jest za? Jednogłośnie, dziękuję. Przechodzimy do spraw różnych. Kto z państwa członków komisji w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pani, to ja sobie pozwolę. Pani Zdrowy, pani poprosiła, żeby pani burmistrz na mnie została do końca, za to dziękuję. Pani burmistrz, ja dzisiaj rozmawiałem z panią, która reprezentuje fundację Toto Amino. Dobrze napisałem? Amino. To pismo złożyła dzisiaj na dziennik do pani burmistrz. Mama ze środowiska Milanowskiego, co ma dziecko z autyzmem, autystyczne, dobrze mówię, i prosiła też właśnie o te dofinansowanie. Tych takich dzieci jest dwójka w Milanówku i w zeszłym roku pani Kasiu, w zeszłym roku to dziecko dostało jakieś dofinansowanie. Dzieci takich w Milanówku jest dużo więcej, ale ja mówię o formie, ja wiem, że dużo więcej, ale ta fundacja przedstawiła, że ma tylko dwie osoby takie. Dwie osoby, które biorą udział w jej akcji zimowej. Rozważaliśmy już w tamtym roku też te, oni chcą dowóz zorganizować, nie wiem dokąd, bo w zeszłym roku już się referat komunikacji społecznej zajmował organizacjami pozarządowymi i trudno mi jest powiedzieć, na co dostali i jakie środki. W ubiegłych latach było tak, że dostawali właśnie na dwójkę dzieci i to konkretnie oni opłacali sam dojazd do Pruszkowa. Nawet z naszej strony była taka zasugerowana na spotkaniu, żeby obniżyć koszty, bo to są duże koszty, dzieci niepełnosprawne. Zaproponowana była propozycja, żeby taki dla tych dzieci zorganizować na terenie naszego miasta, bo dla nich też to jest atrakcja, bo oni się uczą też poza Milanówkiem na co dzień, ale no, stowarzyszenie nie było zainteresowane.
nie wiem, wcześniej nawet i czwórkę woziliśmy do Pruszkowa. Wiem, że to jest Pruszkowa, Pruszkławie w arenie organizowany obóz dla Bystyków. O, tak. I tam są koszty, były tak przynajmniej w poprzednich latach, że są koszty kilka, fundacja występuje do kilku gmin, z terenu których te dzieci gdzie zamieszkują i gminy dają dofinansowanie, ale to jest w drodze otwartego konkursu, o którym już ten temat przerabialiśmy. Czyli pani burmistrz, rozumiem, że będzie taka sama odpowiedź, taka sama może być, bo ja się muszę dać odpowiedź tej fundacji, że objął trasty po uchwaleniu budżetu. I mogą startować w Polsce. Bo ja wiem, że ale też tu proszę się wziąć pod uwagę też, że jak będą konkursy, to mamy uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi. I konkursy ogłaszane są na podstawie współpracy, nie ma tutaj pani, która zajmuje się, z pani Samoraj, która się zajmuje tym, ale to nie jest tak, że bez konkretnych przyczyn ogłosimy raptem konkurs na coś tam, tak jak ktoś nam wyskoczy. Te konkursy muszą wynikać z programu i muszą być zadaniami własnymi gminy realizowanymi przez organizacje pozarządowe. Tak? To są dwa warunki. Dobrze, pani Kasiu, dziękuję. Pani Kasiu, bo ja wiem, że się zwracała ta fundacja chyba w zeszłym roku i dwa lata chyba wstecz. Czy myśmy, ja już nie pamiętam, czy myśmy dawali im jakieś środki? Czy to jest wszystko zadania własne gminy, to czego oni oczekują? Dowóz uczniów do szkoły jest zadaniem własnym do szkoły, ale nie w czasie. Ale nie w czasie fair. Czyli nie dostawali tak. Tego rozwiązania. Tak, dobrze. Czy są jeszcze jakieś. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? Pytam członków komisji. Nie widzę. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze chciałem tutaj. A właśnie. Krzysztof Pyrc. Mam pytanie jeszcze w związku z istniejącym albo już nieistniejącym stowarzyszeniem, klubem, nie wiem jak to nazwać, facetów, którzy skaczą na rowerach po tych naszych górkach tam w okolicy Milanu. To jest oddzielna jakby jednostka. Oni deklarowali chęć współpracy na początku, później się okazało, że samo istnieją i bardzo może i dobrze. Natomiast nic się teraz tam nie dzieje, tam jest straszny nieporządek i mam pytanie, czy oni w ogóle, nie wiem, uczestniczą jakoś w życiu tutaj miasta i czy się określili w pewien sposób? Bo jest naprawdę źle i ponieważ my graniczymy bezpośrednio, jesteśmy tam, to jest 5 metrów obok, tam naprawdę nie można wejść. No, tam jak się stanie naprawdę jakaś krzywda, dopiero wtedy. Autentycznie jest to teraz zaniedbane, są tam śmieci, jest ogólnie źle. Mam prośbę, żeby ktoś sprężył tych państwa, bo wiem, że miasto współpracowało przez chwilę z jakimś człowiekiem, który się zgłosił. To już był kolejny przewodniczący jakby tego klubu. No i teraz nic się tam nie dzieje, a należałoby zabezpieczyć ten obiekt. Za chwilę wystąpią ośrodki przed następnym, na przykład, nie wiem, festynem typu Dni Milionówka o dofinansowanie, nasypanie górek, a te górki teraz pięknie się rozpływają. I tak jak powiedziałem, no, jest niebezpiecznie tam. Byłem wczoraj, widziałem, prosiłbym o to, żeby czy Rada Miasta, czy Przewodniczący skontaktował się z tymże człowiekiem, nie pamiętam teraz, Rafał ma na imię ten chłopak, i żeby się określili po prostu, czy tam coś robią, czy nie, no bo naprawdę jest źle. Dobrze, to dziękuję za tą informację. Ja takiej wiedzy nie posiadam, co oni dzisiaj reprezentują, gdzie oni to reprezentują, ale zobowiązuję się, że zaproszę komisję, tą sprawę wyjaśnię i Krzysiu się spotkamy telefonicznie i to bardzo zrobimy, bo to rzeczywiście jest problem i dla nich, i dla Milanu, ze względu bezpieczeństwa i nie tylko. Chciałbym jeszcze Ciebie prosić, bo pokazywałeś mi sprawozdanie, jeżeli by tutaj kolega skarbnik z Milanu, w komisji zostanie sprawozdanie Milanu, a jednocześnie zanim tutaj mi do sprawozdania dotrze, chciałem podziękować panu kierownikowi do spraw sportu Włodzimierzowi Aleksandrowi Filipiakowi i koordynatorowi Arturowi Niedzińskiemu za piękne jak co roku sprawozdania. Pani burmistrz, to są naprawdę fachowe sprawozdania, one są drugi rok się u nas się pokazują w komisji i życzyłbym sobie, żeby inne też referaty, powiedzmy, no może nie aż tak dokładnie i dogłębnie, ale to jest naprawdę profesjonalne zestawienie i bardzo dobry materiał poglądowy, co się dzieje ze sportem. Tutaj Krzysiu Pyrcu, już doniesiesz mi to sprawozdanie, tak? Mam przy sobie, przekazałem Ci jeden egzemplarz. A jak wziąłem? Przepraszam, czy ja wziąłem? No czy ja nie jestem.
Jeżeli Rada ma ochotę, mam jeszcze kilka bardzo. Ja bym bardzo Ciebie prosił, żebyś zostawił tu przynajmniej członkom komisji. Jak najbardziej. Bo już zostawisz, w tym wy macie, tak? A ja nie mam. No a Tomasz? Nie, to jest od pana kierownika Filipiaki. To mi później przekażesz, dobrze. Bardzo proszę pani burmistrz. Chciałam dokończyć tę kwestię, która została bez odpowiedzi, a propos Górecką. A tu możesz na Górek bardzo proszę. Rowerów. Pani sekretarz mogła być badania na ten temat, więc ja nie mam żadnej wiedzy, więc nie będę się wypowiadać. Zdobędę ją. Jeżeli pani sekretarz ma jakąś wiedzę. Ale pani sekretarz tu jest historycznie. Może nie jest pani, natomiast jakieś tam pojęcie na temat Hardenbergs mam. Jeśli chodzi o panów ze stowarzyszenia Hardenbergs, pan nie słucha, to jest do pana odpowiedź. Przepraszam bardzo. Jeśli chodzi o panów ze stowarzyszenia Hardenbergs, oni faktycznie tym terenem gospodarują, natomiast też działają na podstawie środków, które dostają w konkursach, więc temat jest tak samo zawieszony jak wszystkich państwa. Rzeczywiście nie mają mocy, żeby tym terenem zawiadować 24 na dobę, więc jest to kwestia ustalenia w przyszłości. Natomiast myślę, że na przyszłą komisji faktycznie możemy poprosić panów ze stowarzyszenia, żeby też się w tej sprawie wypowiedzieli i ustalić jakieś zasady dbania o porządek na tym terenie i ustalania korzystania z tego terenu, który oni zawiadują. Jak najchętniej, jak najbardziej. Panie burmistrzu, to już wszystko. Szanowni Państwo, zamykam pierwszą komisję siódmej kadencji Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję pani burmistrz, panu burmistrzowi, pani skarbnik, pani sekretarz. Dziękuję pracownikom urzędu, gościom i członkom komisji. Dziękuję.